Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Pracowni Literackiej. Za chwilę wspólnie omówimy granice. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w przypomnieniu sobie najważniejszych treści związanych z tą lekturą. A jeżeli wsparcia potrzebujecie także w przypadku książek ogwiazdkowanych, to pamiętajcie o notatkidomatury.pl i o moim kursie maturalnym online, gdzie na Was czekam, gdzie uczymy się wspólnie i gdzie wszystko to, co jest potrzebne do matury, zostało ułożone w proces, który tak krok po kroku Was do tego egzaminu prowadzi. Tyle ode mnie w ramach wstępu, weźcie głęboki wdech i zaczynajmy powtarzać sobie treści związane z granicą. Zacznijmy od idei, czyli odpowiedzi na takie ogólne pytanie, o co w książce chodzi, co jest w niej najważniejsze. Granica to powieść psychologiczno-społeczna, której punktem wyjścia są tragiczne konsekwencje zdrady małżeńskiej. Autorka, wykorzystując ten znany motyw, tworzy melancholijne studium na temat poważnych problemów dotyczących ludzkiej egzystencji. Są to problemy moralne, obyczajowe, psychologiczne, filozoficzne, polityczne. Ważną rolę odgrywa tu pojęcie granicy, oznaczające podziały, różnice, ograniczenia, zamknięcie. I teraz książka pokazuje, że człowiek jest więźniem schematów i nigdy nie pozna prawdy obiektywnej o sobie i innych. Smutna konstatacja. Parę informacji o autorce, czyli o Zofii Naukowskiej. Pochodziła z dobrego domu, bo jest córką naukowca i literata. Zawodowo zajmowała się pisaniem, bo była pisarką, publicystką, diarystką, czyli też autorką dzienników. Pracowała w biurze propagandy zagranicznej. Jest autorką takich utworów jak Dom Kobiet, Granica, Medaliony. Była aktywna, jeśli chodzi o politykę, bo odnosiła się do niej często w swoich tekstach, brała aktywny udział w życiu konspiracyjnym, no i też fascynowała ją natura ludzka i to właśnie w granicy widzimy, czyli tę naturę. Dobra, teraz informacje ogólne o lekturze, czyli taka podstawa. Data wydania 1935, mówimy tu oczywiście o dwudziestoleciu międzywojennym, epice, no bo gatunek, jak już wspominałam, to powieść psychologiczno-społeczna. I jeżeli pytamy o źródła tejże książki, no to powieść stanowi podsumowanie przemyśleń Naukowskiej na temat istotnych problemów dotyczących ludzkiej egzystencji, które zostały przedstawione za pomocą wyrafinowanych technik literackich. I teraz tytuł. To każdy pewnie już wie, że będzie musiał ogarnąć, czyli ten tytuł ma charakter metaforyczny, jest takim symbolem i można go interpretować na co najmniej cztery sposoby, czyli granice moralne i obyczajowe. Przekracza je Zenon, kiedy zdradza żonę i kiedy porzuca młodzieńcze ideały. Jako prezydent miasta zostaje politycznym konformistą. No i tutaj moralność, no to mamy dobro, zło, czyli czy on już zachowuje się moralnie źle, będąc tubą propagandową władz, no tak, i obyczajowo źle, no bo zdradza żonę, więc jakby tyle. Granica psychiczna, emocjonalna. Niektórzy bohaterowie w wyniku naporu nieszczęśliwych wydarzeń wpadają w depresję, szaleństwo albo próbują popełnić samobójstwo. I tutaj mamy oczywiście przykład Justyny Bogutówny jako tej postaci najmocniej doświadczonej, chociaż no, niekoniecznie, może najbardziej spektakularnie, ale mamy to cierpienie psychiczne, mamy granice społeczne i tu świat przedstawiony jest podzielony na takie odrębne klasy. I widzimy to w domu pani Kolichowskiej, który stanowi tak naprawdę metaforę zhierarchizowanego społeczeństwa, bo u samego dołu tego domu gnieżdżą się w lokalach przypominających nory najbiedniejsze osoby, a im wyżej, tym mieszkają bogatsi i lepiej usytuowani. I teraz granice mamy jeszcze związane z filozofią, granice poznania. No i tutaj mowa o tym, że człowiek nie jest w stanie pokonać swoich ograniczeń, wyjść poza swój subiektywny punkt widzenia. No i często postrzegamy siebie w taki wyidealizowany, nieprawdziwy sposób. I mowa też o tym, że nigdy nie jesteśmy w stanie poznać tej rzeczywistości obiektywnej. Kompozycja. Powieść zaczyna się od końca, czyli od inwersji czasowej. Główny bohater, Zenon Ziembiewicz, zostaje zaatakowany przez swoją kochankę. Potem następują retrospekcje, czyli przedstawienie wydarzeń poprzedzających to wydarzenie, dzięki którym możemy zrozumieć, jak do tego doszło. Utwór wieńczy część zatytułowana Zakończenie.
to krótkie streszczenie sensacyjnej końcówki życia Zenona. Wtargnięcie Justyny do jego gabinetu, oblanie go kwasem, potem pobyt w szpitalu, przeniesienie do mieszkania i w końcu samobójstwo. Ważną cechą budowy powieści jest jej wielowątkowość. Oprócz wątku głównego opartego na losach Zenona, mamy też wątki rozwijające losy pobocznych postaci. Mamy też paralelizm wątków i motywów, na przykład życie intymne Zenona to odbicie sposobu bycia jego ojca. Los Justyny stanowi powtórzenie biografii jej matki. No i różne subiektywne punkty widzenia. Kompozycja wspiera przesłanie filozoficzne sugerujące, że nie można dotrzeć do jedynej obiektywnej prawdy. Czas akcji to mamy kilkanaście lat, lata 20-30. Ponadto we wspomnieniach bohaterowie cofają się daleko w przeszłość. Miejsca akcji mamy prowincjonalne miasto, mamy Boleboże, Paryż, południe Francji, Warszawę i Honzebną. Narracja. Narrator trzecioosobowy relacjonuje wydarzenia, a także analizuje je i komentuje, raz po raz wypowiadając pewne prawdy życiowe w postaci sensacji czy aforyzmów. Często przyjmuje punkty widzenia poszczególnych postaci, dzięki czemu możemy wczuć się w ich psychikę. Ten subiektywizm narracji zbudowany jest poprzez szereg zabiegów. Mowa pozornie zależna, czyli narrator mówi pozornie do siebie, a tak naprawdę wiernie przekazuje tok myśli i słowa bohaterów, zindywidualizowany język, każdy bohater wyraża się na swój charakterystyczny sposób, introspekcję, wgląd w psychikę bohaterów. Tak niejednoznacznie skonstruowana narracja zmusza czytelnika, żeby na własną rękę zinterpretował oraz ocenił przekazaną przez narratora opowieść. Przechodzimy teraz do najważniejszych bohaterów i informacji na ich temat. Oczywiście zaczynamy od Zenona Ziembiewicza. Mężczyzna ten pochodzi ze zubożałej szlachty, gardzi ojcem ze względu na jego erotyczne wybryki. Jest ambitny, pracowity, nastawiony na rozwój intelektualny. Jako młody człowiek głosi radykalne postępowe idee. Wraz z rozwojem kariery, najpierw dziennikarskiej, potem politycznej, staje się konformistą. W pewnym momencie wdaje się w romans z Justyną, dziewczyną służącą w Boleboży, co kończy się tragicznie. Ostatecznie ponosi klęskę zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Miał problemy z krytyczną oceną własnego postępowania, idealizował, wybielał je. Dalej Elżbieta Biecka, Ziembiewicz, czyli żona Zenona, porzucona w dzieciństwie przez matkę, nieufna, sceptyczna w stosunku do mężczyzn, ironiczna, zdystansowana wobec świata o pesymistycznym spojrzeniu na rzeczywistość, po samobójstwie męża wyjeżdża do matki, zostawiając syna pod opieką teściowej. I obie te postaci realizują schematy, które raniły ich kiedyś, jakby stają się tymi osobami, którymi nie chciały się stać. Zenon Ziembiewicz staje się zdradzającym żonę mężem, a Elżbieta staje się matką, która porzuciła własne dziecko, mimo że sama w dzieciństwie była porzucona, no i oczywiście chciała tego uniknąć, no ale nie udaje się. Dalej mamy Justynę Bogutównę i to jest nieślubne dziecko Karoliny Bogutowej, dworskiej kucharki. Miła, pogodna, ufna dziewczyna pod wpływem nieszczęśliwego romansu z Zenonem popada w szaleństwo i oblewa kwasem swojego byłego kochanka. Cecylia Kolichowska to jest ciotka Elżbiety, która ją wychowywała, właścicielka kamienicy przy ulicy Staszica, zgorzchniała, schorowana, nieszczęśliwa, porzucona przez pierwszego męża, oszukana przez drugiego. Joanna, inaczej Żancia Ziembiewicz, to jest matka Zenona, teściowa Elżbiety, oddana życiu rodzinnemu, tolerancyjna dla wybryków męża, dobra i pogodna. Walerian Ziembiewicz, no to jest ten wspominany ojciec Zenona, zubożały szlachcic, niezaradny, zarządzał dworkiem w Boleboży i jego liczne romanse z dworskimi dziewczętami sprawiły albo sprawiały, że syn nim gardził. Pani Niewieska, matka Elżbiety, której nie potrafiła pokochać i obdarzyć matczyną czułością. Piękna, zamożna, uwodzicielska, uwielbiająca luksus. Ksiądz Adolf Czerlon, proboszcz w Chazębnej, przyjaciel Zenona, ciężko doświadczony przez życie, ma ponurą wizję świata, czy wyznaje ponurą wizję świata, nie wierzy, że człowiek może poznać i zrozumieć Boga. Karol Wąbrowski, syn Cecylii Kolichowskiej, przez długie lata pokłócony z matką, mimo że ciężko chory, to cechuje go wiara w rozum i dobroć człowieka. Dobra, kochani, to teraz czytam streszczenie. Usiądźcie sobie wygodnie, bo będą to chyba z 3 strony, albo z 3,5.
Rzecz zaczyna się od rozważań o końcu pięknej i krótkiej kariery Zenona Ziembiewicza. Mowa jest o jego romansie z dworską kucharką Justyną Bogutówną, który zakończył się tragicznie jej aresztowaniem. Nie padła jeszcze precyzyjna informacja, co się stało. Wspomina się o katastrofie, która zwaliła się na dom Ziembiewiczów. I tu uczulam, że w niektórych repetytoriach mówi się, że od razu wiadomo, o co chodzi. Nie jest to do końca zgodne z książką. Oczywiście my znamy już tę książkę, więc jakby po przeczytaniu rozumiemy, o czym jest początek, ale tak jakby tylko uczulam na to, że na początku mowa jest o tej katastrofie. Następnie narrator cofa się w czasie i przedstawia bohaterów opowieści. W ramach retrospekcji poznajemy losy rodziny Ziembiewiczów oraz Elżbiety Bieckiej, która była wychowana przez ciotkę Cecylię Kolichowską, właścicielkę kamienicy przy ulicy Staszice. Zenon bywał często u pani Kolichowskiej, udzielał korepetycji jej bratanicy Elżbiecie, podkochiwał się w niej, ale ona była zapatrzona w rotmistrza Awaczewskiego. W rozdziale 5 czytelnik dowiaduje się, jak Zenon poznał Justynę. Stało się to w czasie wakacji poprzedzających jego ostatni rok studiów. Przebywał wtedy w Bole Boży, w folwarku, którym zarządzał jego ojciec. Mimo że gardził ojcem z powodu jego licznych romansów z dworskimi dziewkami, sam pozwolił sobie na romans z córką kucharki. Przebywając w miasteczku, gdzie załatwiał potrzebne mu na wyjazd do Francji pieniądze, dostrzegł przechodzącą ulicą Elżbietę. Nie widział jej od lat, postanowił odwiedzić ją. Następnego dnia udał się na Staszica. W trakcie spotkania opowiada dawnej znajomej o swoim młodzieńczym uczuciu do niej. Umawiają się na kolejne spotkanie, rozmawiają m.in. o miłości. Ona mówi mu o swoim uczuciu do rotmistrza Awaczewicza, a on o swoim romansie z Justyną. Nazywa ten związek kompleksem bolebożańskim, zapewnia ją, że to jest zerwane. Postanawiają być ze sobą. Kończą się wakacje, muszą się rozstać na jakiś czas. Zenon jedzie do Paryża kontynuować naukę. Elżbieta do Szwajcarii, do matki. Mija rok, Zenon jest już w Polsce, idzie ulicą miasta. Po drodze spotyka Justynę, u której zaszły spore zmiany. Jej matka poważnie się rozchorowała, została przewieziona do szpitala, w czasie operacji umarła. Justyna szuka pomocy u spokrewnionych z nią Gołąbskich, którzy mieszkają w kamienicy Kolichowskich. Zenon zaprasza ją na rozmowę do hotelu. Justyna wyznaje mu swoje uczucia, cieszy się, że wrócił. Dochodzi między nimi do zbliżenia fizycznego. Mężczyzna jest zaskoczony swoim postępowaniem. I tu cytat. Nic nie wiadomo, co rządzi właściwie tą w człowieku gorącą, uśpioną ciemnością, której przewrotnych praw nie zna wola ani świadomość, stwierdza. Próbuje sam przed sobą usprawiedliwić się ze zdrady Elżbiety. Okazuje się, że podczas pobytu we Francji nie był wierny swojej narzeczonej. To zdarzenie stanowi wznowienie ich romansu. Po spotkaniu z Justyną odwiedza Elżbietę, która też już wróciła do Polski. Potwierdzają, że chcą być dalej razem. Od starosty Czechlińskiego Zenon dostaje propozycję objęcia posady redaktora czasopisma Niwa. Przyjmuje ją. To sukces zawodowy, który jednak zostaje okupiony konkretną ceną. Zgodą na konformistyczne działania. Od tej pory będzie ulegał wpływom ludzi, którzy różnią się od niego pod względem ideowym, zapominając o swoich poglądach. Jako redaktor nieraz będzie też musiał manipulować faktami przedstawianymi przez jego gazetę. Mimo pewnych oporów, świetnie odnajdzie się na tej posadzie, która okaże się trampoliną do jeszcze większego sukcesu zawodowego. Będąc zaręczonym z Elżbietą, regularnie spotyka się z Justyną, która jest w nim zakochana. W pewnym momencie dowiaduje się, że jego kochanka zaszła w ciążę, jest wstrząśnięty, żałuje, że zdecydował się na romans z nią. Daje dziewczynie pieniądze, które należały się jej matce za pracę w Bole Boży, sugerując, że może dokonać aborcji. Próbuje zrzucić na nią podjęcie tej decyzji, bardzo mu zależy, żeby dostrzec winę w niej, a nie w sobie. Powoli stają się jasne słowa narratora z początku o tym, że Zenon nie umiał przyzwoicie ani dorzecznie po męsku załatwić tej sprawy. Rozmawia z Elżbietą i mówi jej o romansie z Justyną oraz ciąży. Usprawiedliwia się, tłumaczy, mówiąc, że dno tej sprawy jest inne niż ona myśli, ale nie potrafi tego wyjaśnić. Elżbieta chce odejść, ale on jej na to nie pozwala. W końcu Elżbieta dochodzi do wniosku, że cały świat jest taki. Kończąc tę trudną rozmowę, wyznają sobie miłość, Zenon zdradza jej personalia kochanki. Elżbieta wzywa ją do siebie, pomieszkuje w kamienicy, wysłuchuje relacji zranionej kobiety i poruszona postanawia zerwać z narzeczonym. To dziecko musi żyć, mówi, oznajmiając, że Zenon jest wolny.
Zenon ponownie spotyka się z Justyną i raz jeszcze sugeruje, że mogłaby dokonać aborcji. Boi się, że Elżbieta zakończy ich związek. Dostaje list, w którym jego narzeczona zrywa zaręczyny. Zradzona Elżbieta wyjeżdża do matki, która przebywa w Warszawie. Ta sugeruje jej, że z każdym innym mężczyzną będzie bardzo podobnie i że powinna jeszcze się poważnie zastanowić. Mimo bólu, który zadał jej narzeczony, Elżbieta tęskni za nim. Gdy Zenon przyjeżdża do Warszawy i spotyka się z nią, postanawiają do siebie wrócić. Mimo wszystko kochają się, chcą być ze sobą. Zenon wywiera presję na Elżbiecie, jakby prosi ją, żeby pomogła Justynie w otrzymaniu pracy w sklepie bławatnym Torucińskiego. Ona ma do niego o to żal, ale zgadza się pomóc. Zenon stara się wspierać Justynę. Daje jej pieniądze, odwiedza, kiedy ma gorsze dni. Zauważa przy okazji, że coś wyraźnie zmieniło się w jej usposobieniu. Często miewa humory, jest zła. Jakby na przekór temu związek Zenona i Elżbiety zacieśnia się. Odwiedzają Bole Boże, biorą ślub, wyjeżdżają na miesiąc miodowy do Francji. Niebawem Elżbieta rodzi syna, nadają mu imię po ojcu Zenona, Walerian. Tymczasem Justyna, która zaczyna mieć poważne problemy psychiczne wywołane traumą po rozstaniu z Zenonem i usunięciu ciąży, rezygnuje niespodziewanie z pracy w sklepie. Elżbieta pod naciskiem męża pomaga jej zatrudnić się w cukierni. Pojawia się też niepokojąca informacja, że Justyna chciała zobaczyć się z ich dzieckiem, ale Zenon to lekceważy. Umiera ciotka Elżbiety, Cecylia Kolichowska, umiera też ojciec Zenona, jego matka przeprowadza się do syna i synowej. Wbrew tym wszystkim smutnym wydarzeniom rodzinnym, kariera Zenona rozwija się, zostaje prezydentem miasta. Niestety szybko przychodzi niedobry czas dla niego. Kryzys gospodarczy uniemożliwia mu przeprowadzenie inwestycji, na którą bardzo liczył. Jego polityczna pozycja słabnie. Pewnego dnia odwiedza Justynę, która jest w bardzo kiepskiej formie. Dziewczyna nie chce już pracować w cukierni, odnosi wrażenie, że jest nienormalna. Zenon rozmawia o tym z Elżbietą, która ma poczucie, że Justyna rozrasta się wewnątrz ich życia, że ta sprawa zaczęła się razem z ich miłością i tkwi w niej jak drzazga i że to się już nie zmieni. Znajomy doktor bada Justynę i stwierdza, że nie widać u niej objawów choroby psychicznej. Jednak wbrew tej diagnozie z dziewczyną jest coraz gorzej. Męczą ją złe sny i wspomnienia o dokonanej aborcji. Najwyraźniej pogrąża się w chorobie psychicznej. Gdy Zenon ponownie ją odwiedza, mówi mu: często myślę, żeby zrobić tobie albo jej co złego. Tymczasem Zenon ma coraz poważniejsze kłopoty w pracy. Upada huta Hettnera, która zatrudnia wielu mieszkańców. Decyzja o jej zamknięciu wywołuje protesty robotników. Manifestacja zostaje krwawo stłumiona, padają strzały, giną ludzie. Odpowiedzialność spada na Zenona, choć to nie on wydał rozkaz strzelania. Jego pozycja znacząco słabnie. Elżbieta przeżywa to mocniej, ponieważ zna niektórych protestujących. Na przykład przewijali się przez kamienicę ciotki. Na domiar złego Zenon dowiaduje się, że Justyna próbowała popełnić samobójstwo. Odwiedza ją. Dziewczyna obwinia go o swój stan. Nie może mu przebaczyć namowy do aborcji. Grozi mu. Mówi, że słyszy głosy, które każą jej zabić go. Po powrocie do domu Zenon zarzuca Elżbiecie, że to ona doprowadziła do takiej sytuacji z Justyną. Według niego stało się to wtedy, gdy wezwała ją do siebie i przeprowadziła z nią rozmowę. Nieprzyjemna wymiana zdań kończy się stwierdzeniem, że to na jej zniszczeniu wyrosło to, co jest między nami. Tak to było i tak to jest do dziś. Zakończenie. W zakończeniu narrator wraca do wydarzeń, które mgliście zasygnalizował na początku. W tej odsłonie przedstawia więcej konkretnych informacji. Do gabinetu Zenona wpada Justyna i oblewa go kwasem. Zostaje zatrzymana, przyznaje się do winy. Zenon, ciężko ranny, zostaje przewieziony do szpitala, nie odzyskuje wzroku, potem jest przeniesiony do mieszkania. Policja prowadzi śledztwo, próbuje ustalić, czy Justyna miała wspólników. Narrator podkreśla, że cała sprawa była po prostu kłopotliwa dla przyjaciół i bliskich Ziembiewiczów. Po prostu żenująca, budziła na przemian niesmak i współczucie. Po niecałym tygodniu po przeniesieniu Zenona do mieszkania ten popełnia samobójstwo. Strzela sobie w usta z rewolweru. Po śmierci męża Elżbieta wyjeżdża za granicę do rodziny, zostawiając syna z matką Zenona. Tyle. Smutny koniec. A teraz motywy literackie obecne w tej lekturze. Mamy oczywiście zdradę i u podstaw granicy leży przecież niewierność, oczywiście Zenon Ziembiewicz. Jest tutaj zdradzającym, czy jego ojciec, który też zdradza matkę? Erotyzm, biologia, popędy seksualne.
ważna sfera ludzkiej natury, która istotnie wpływa na bohaterów w tej opowieści, bardzo często w zły sposób. Ludzie są bezsilni wobec takich czynników, no i tutaj głównie Zenon obrazuje nam tę bezsilność. Mężczyźni, często postrzegani przez kobiece bohaterki jako niższy gatunek, niewierni, rozczarowujący, zawodni, nie można na nich polegać. No a znowuż kobiety mają często odmienne doświadczenia, są różne, inaczej postrzegają rzeczywistość, ale jednak łączą je po części niedobre przeżycia związane z mężczyznami. Każda z kobiet doświadczyła czegoś od mężczyzn niegodnego. Matka, ważna powieściowa figura o różnych obliczach i wyróżniającą się tutaj z tych matek jest matka Elżbiety, pani Niewieska, piękna, ale nie od, no, piękna, zamożna, obyta, ale nie odnajdująca się w macierzyństwie, nie potrafi kochać swojego dziecka. Żona, znowu kolejna figura, żona, która nie znajduje szczęścia w małżeństwie. Chociażby Cecylia Kolichowska, porzucona przez pierwszego męża, źle potraktowana przez drugiego, bo oszukana. Miłość to jest taki wymiar ludzkiego doświadczenia, który sprowadza na bohaterów kłopoty, nieszczęścia, tragedie. Zazwyczaj miłość skazana jest na klęskę, Justyna płaci za nią nawet szaleństwem. No i skoro o tym szaleństwie mowa, to to też jest ważny motyw w tej książce, no bo mamy tę Justynę, którą odrzucenie przez ukochanego, zmuszenie do aborcji, późniejsza sytuacja sprawia, że po prostu dziewczyna tego psychicznie wytrzymuje. Samobójstwo nieskuteczne w przypadku Justyny, a potem skuteczne w przypadku Zenona, który ponosi klęskę w swoim życiu całościową i też sobie z tym poradzić nie potrafi. A skoro mówimy o tym nieradzeniu sobie, no to mamy oczywiście w książce ból i cierpienie, których wspólnym doświadczeniem wielu bohaterów i bohaterek. Mamy cierpienie związane z chorobą, tutaj Karol Wąbrowski. Mamy życiowe niepowodzenia, Justyna Bogutówna. Mamy Zenona, oblanego kwasem, no też cierpi. Mamy Elżbietę, która cierpi, bo jest niekochana przez matkę. Pojawia się też przemijanie i starość, taki ważny pasus w tym utworze i tutaj mówi się o niej, o tej starości, właśnie w przypadku też Cecylii Kolichowskiej, która jest już wiekową postacią. Mamy też dworek szlachecki, czyli Bole Boże, taki nieudolnie zarządzany, coraz bardziej oddzielony od rzeczywistości. Zarządza nim Ziembiewicz, ojciec Zenona, próżniak, zrzuca swoje obowiązki na żonę. Kamienica, no to ten właśnie symbol nierówności społecznych, tych granic, nie do przekroczenia wręcz. Tak jak wspominałam, na samym dole gnieżdżą się najniższe warstwy społeczne, im wyżej, tym bardziej zamożni. No a skoro o tych najniższych warstwach społecznych, no to mówmy też o biedzie po prostu i o biedocie, która w Polsce przedstawionej w granicy jest skazana na klęskę, bo przecież nie można awansować społecznie. To jest bardzo trudne. Władza i polityka. Widzimy, jak upadają ideały, bo Ziembiewicz z idealisty zmienia się w konformistę, staje się cyniczny, właśnie realizuje propagandę. No i to za jego rządów doszło do ostrzelania protestujących robotników. No i jeżeli mowa o tym konformizmie, no to chodzi tutaj o uleganie presji innych, o taką ugodowość i o brak wierności w stosunku do własnych przekonań. No a skoro o przekonaniach znowuż mówimy, to moralność i etyka, bo przecież mamy rozmaite dylematy moralne, które budują tożsamość. Zenon podejmuje niekiedy złe decyzje, to jest chociażby romans z Justyną, nieetyczne zachowanie, no ale potem próbuje się usprawiedliwiać i popada w samo oszustwo. No i prawda. Naukowska sugeruje, że człowiek nie jest w stanie osiągnąć prawdy, zdobyć się na obiektywizm, przezwyciężyć własnych poznawczych ograniczeń. Zenon cały czas próbuje zrzucić z siebie winę, wypiera trudną prawdę o samym sobie. Kochani, dobrnęliśmy do końca omawiania granicy. Wierzę, że te treści pomogły Wam usystematyzować sobie wiedzę na temat tego utworu i że stanowią dla Was wsparcie. Jeżeli tak, będę wdzięczna za łapki w górę i komentarze. Czekam na Was na moim Instagramie, gdzie wrzucam karuzele z wiedzą, z różnymi motywami, jakimiś elementami lektur obowiązkowych, więc warto sobie je przeklikiwać, żeby
żeby powtarzać w taki mało inwazyjny sposób najważniejsze treści. Pamiętajcie o notatkach do matury, pamiętajcie o moim kursie. I cóż, ściskam Was, całuję i widzimy się w kolejnych materiałach. Pa!